Dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj osoby wyjątkowe, nie tak jak to zwykło bywać w naszej telewizji, nie wyjątkowe na skalę milicką, tylko wyjątkowe na skalę krajową. Jest to pan Bogdan Mazuta i pan Czesław Majewski, którzy dzisiaj za chwilę w milickiej auli będą występować, będą dawali pokaz swoich umiejętności, tego co przygotowali dla naszych milickich seniorów. Zanim zapytam o to, co panowie dzisiaj przedstawią na scenie, chciałbym dopytać trochę o to, jak w ogóle panowie znaleźli się na scenie. Zaczynając od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby wystartować w świecie artystycznym? Proszę pana, jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja z tego, co pamiętam, proszę pana, wszyscy mi wymawiali wręcz semantycznie, a potem już dokumentalnie, jak to się zaczęło sprawdzać, że taki drobiazg posiadam w sobie i oczywiście tutaj wyraz wszyscy widzowie się obrażą, nie, że tak się miało. Proszę pana, on się nazywa talent. Nie? To jest taki śrucik w oceanie, można powiedzieć. Więc niech pan sobie wyobrazi, że ja przy całej próżności swojej struktury biologicznej to sobie tak uwierzyłem w to. A teraz już zupełnie serio. Bo czasem żartujemy naturalnie. Więc no ta droga była dosyć nieskomplikowana, jako że będąc dzieckiem krnąbrnym, jako mały pacholem, prawda, jeszcze sobie w Lublinie będąc, no to ciężko mi było do szkół chadać, raczej pod górkę miałem. I spotkałem taki zespół, który do dziś na szczęście istnieje, nazywa się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej. I tam były sekcje. Sekcja teatralna, sekcja baletowa, sekcja choralna, sekcja muzyczna. No a skoro jesteśmy przy muzyce, to ja bym chciał teraz, proszę państwa, pokłonić się mojemu wybitnemu przedstawicielowi pod tytułem Czesław Majewski, proszę państwa, który nie będę taił, gdyby w innych warunkach, na przykład, no ja wiem, może w Miliczu się urodził, prawda? To już by w tej chwili, co najmniej na Broadwayu, proszę pana, dyrygował i jego płyty by się rozchodziły bardziej niż Cole Portera, Leszkina, że nie wspomnę, proszę pana, o jak on się nazywa, Czesiu, ten, co napisał na Franka Sinatra, to po moim mężu. No nic, to pan teraz wszystko to opowie. Także wstęp jest nie najgorszy, a ja później jeszcze wrócę do naszej rozmowy z tego powodu, że będę chciał się dowiedzieć, prawda, jakie pan przygotował finansowe aparaże. No, jeśli chodzi o mnie, to zaczęło się, jak miałem 6 lat, zacząłem grać, zainteresowało mnie pianino, które było w domu. Szkoła i tak dalej, to bardzo szybko poszło i wiadomo było już w szkole podstawowej, że nie będę wirtuozem muzyki poważnej, tylko zajmę się muzyką podryzgową. I tak to poszło. Panowie obaj łączą w sobie te cechy, że nie trzymają się tylko jednej odnogi sztuki. Pan również jest aktorem, oprócz tego, że jest pan pianistą, ale występował pan w filmach. Jest pan również świetnym kompozytorem. Pan natomiast, oprócz tego, że jest pan aktorem, panie Bogdanie, jest pan również piosenkarzem, performerem. Pytanie jest tutaj, co panowie wolą? Czy to właśnie w pana przypadku jest występowanie na scenie z mikrofonem, czy aktorstwo? I panie Czesławie, czy to jest bardziej właśnie kompozytorstwo, czy... Ja myślę, żeby być lojalnym do tego zawodu w ogóle, to ja sobie tak wymyśliłem, że wtedy co robię w tym momencie, czy co mi proponują, to ewentualnie staram się to robić na bardzo przyzwoicie i na jakimś tam oczywiście poziomie. I czy to będzie film, telewizja, radio, czy proszę pana te szansony, czy blackouty, jakieś żarty,
to wtedy mnie to najbardziej interesuje. A ponieważ, wie pan, no w moim wieku to już ja się czasem sam nudzę tym, co robię, w związku z tym staram się często zmieniać, nawet w trakcie. Biorąc pod uwagę, że jak mam obok Czesia właśnie Majewskiego, to ja staram się, żeby on się tam nie zanudził, widać, że tym fortepianie i zmieniam repertuar, jak tylko to jest możliwe. No, no tak serio, naprawdę serio. I proszę pana, ja panu powiem, kariery, sukcesy, może być, ale to, co kiedyś mi powiedział Antoni Słoniński, panie Mazurek, najważniejsze to jest być przyzwoitym człowiekiem. I ja jestem zasadniczo pianistą. To, że ja wziąłem udział w jakichś filmach jako amator, bo ja nie jestem aktorem, to przypadek. To, że u Olgi występowałem w kabarecie, to też jako amator, nie aktor, bo nigdy nie pretendowałem do roli aktora, ani nie miałem nic wspólnego ze szkołą aktorską. Więc to są wszystko dodatkowe rzeczy, również komponowanie. Jest jakąś pochodną oczywiście mojego zawodu, ale główną moją zawodową pasją to jest granie na fortepianie. Czy właśnie wspomniany kabaret Olgi Lipińskiej, a potem śpiewające fortepiany, jako te dwa programy, które pomogły pana rozpowszechnić szerszej publiczności, to był dla pana tylko flirt, czy to rzeczywiście było coś, co chciał pan pociągnąć na dłużej, tak żeby rzeczywiście na stałe widzieć? No, byłem i w jednym programie, w drugim byłem emocjonalnie zaangażowany, no bo wie pan, jak już coś robić, to już robić całą gębą i dobrze robić to. Także no, wspominam i jeden, i drugi program bardzo, bardzo, bardzo miło i mogę powiedzieć, że tęsknię za tymi programami. No ale coś było, coś przeszło i coś minęło. Panie Bogdanie. Słucham pana. Bywa tak, a przynajmniej. Słucham pana jak myślałem, jak mówił. Słucham pana jak programu pierwszego radia. A którzy często przywiązują się do swoich ról, przynajmniej niektórzy. Czy pan ma jakąś taką rolę, do której najbardziej się pan przywiązuje, oprócz tych, w których grał pan samego siebie, bo też tak bywało? Wiem, że pan, no, zawsze tęsknota wynikająca z racji tego zawodu będzie tęsknotą taką, nie, no, w tym sensie niedoskonałą, że jeszcze tego nie zagramy. To w foyer teatru, czyli na próbach, jest wywieszona lista, wie pan? I tam pisze, że ten gra to. I zawsze pamiętam, dyskutowaliśmy, o, niedobrze, ja bym to zagrał, a kolega mówił, ja to ja i tak dalej. I to jest taka przekora wewnętrzna, ale potem dochodzimy do wniosku, że jednak może to być. Ja tak, wie pan, nigdy nie marzyłem o jakiejś tam wielkiej roli, ponieważ mówiąc nieskromnie, mnie się od szkoły teatralnej już udało. Więc to, co koledzy już po wielkich doświadczeniach mieli w zasobie swojego repertuaru, to ja już na przykład Wacława w Zemście zagrałem, proszę pana, romantycznych rozstaw, bo ja byłem ładny chłopak. A pan powinien powiedzieć, jest pan na tym polu. Jest pan ładny chłopak. No więc, krótko mówiąc, niektóre rzeczy już były skrywane. I teraz mamy przed sobą to, o czym marzą na pewno moi koledzy, bo będę zagrał w Teatrze Telewizji w Gombrowiczu. To jest mi bardzo bliski autor, dlatego już się cieszę na to spotkanie. A zdradzi nam pan jaki tytuł? To jest według opowiadania, to jest, zaraz pan powie, to jest Biesiada u hrabiny Kurcewa. Scenariusz to musiał być od nowa napisany i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, bo w obsadzie jest Ania Polony, córka z Krakowa, jest Barbara Kraftówna, jest
Jest, proszę pana, Piotr Adamczyk. Jest... Grzesio Małecki. I to no, właśnie moja nieskromna osoba, a reżyseruje osobiście pan Robert Gliński, czyli nie ma żartu, bo to jest brat naszego ministra. Nawet wicepremiera. Wicepremier, tak? Tak. A dlaczego wice? No bo ktoś uznał, że jest... Nie, bo wice to mi się kojarzył z żartami. To jest taki dobry wic. Dobry wic, ale to jeszcze nic, jak gdybym przeszedł. Dobrze, przejdźmy do tego, co dzisiaj. Występuje... Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać. Rozumiem, że to jest z powodów dzisiejszego radnego. No nie, to jest chyba z przesady. Jak to by było 40 lat temu, proszę uprzejmie. Ale jak dzisiaj Czesio w podróży powiedział mi, że jednak czas jest bezczelny okrutny. Długo panowie występujecie w tym duecie? Nie długo, 52 lat. Tak, nie więcej. Jeszcze kilka tylko. Przez te wszystkie lata, w których państwo współpracujecie, dużo raz zmienialiście swój repertuar, swoje utwory. Ile to było? Kilkadziesiąt, kilkaset utworów razem zrobionych? Sporo. Trudno to liczyć, ale no. Wie pan, to zależy od sytuacji. Ja myślę właśnie od okoliczności, że pan jak... Jest taka zasada, jeżeli estrada w tym wypadku ma być żywa, to my się nie ograniczamy do struktur, któreśmy sobie wymyślili, tylko po 5, 7, góra do 10 minut wiemy, którą atmosferę dajemy, a wtedy uzależniamy też repertuar. No to chyba też nie wszyscy artyści mogą sobie pozwolić na takie podejście. Trzeba mieć naprawdę dużą bazę utworów i zrobionego razem materiału. 52 lata współpracy. Tak. Dobrze, czy jakieś hity, które w szczególności chcielibyście państwo zadedykować miejskiej publiczności, macie dzisiaj w swoim repertuarze? Takie, które na pewno będą dzisiaj grane i śpiewane. No był pana takim głównym hitem, to jest bez wątpienia publiczność, która obficie dzisiaj nas zaopatrzy, proszę pana, swoją obecność, tak bym to nazwał warunkowo. I myślę, że to jest pewien rodzaj satysfakcji, ale i wielkiego zobowiązania. I powiadam, no ja mówię dobry wieczór, państwo się mniej więcej orientuje, jakie te hity będą, bo mówię panu, żywa estrada polega na tym, że to jest jednocześnie, według mnie, premiera i ostatnie przedstawienie. Jednocześnie. Jeżeli ona ma być żywa. Bo w środę w drugim rzędzie siedzi blondynka, no a już w piątek siedzi jakiś facet w roku. To ja już muszę zmienić. Nie? Dobrze, tak na koniec. Wiem, że pan nie jest w Milczu po raz pierwszy. Pan? Po raz pierwszy w Milczu? Bo widocznie ktoś nie mógł. Ja mam nagły dostęp. Z czym panom może się potem kojarzyć po dzisiejszym wieczorze Milcz? Wiem, że tutaj może być podejrzenie, że skarbią, ale... Zobaczymy jeszcze dzień się nie skończy przecież. Nie, no my mamy taką relację od pana takiego miłego, który był uczynny tutaj na Brzywieś, że to są piękne tereny, że są... drzewa takie dosyć pokaźne, jak buki czy dęby i że jest dużo wody i hodowle, tak? Tak. No i musimy mu zaufać, wie pan, bo przy całej, że tak powiem, wrażliwości, wyobraźni i tak dalej, pora już jest w tej chwili taka, że musimy wierzyć na słowo. Nie dojrzymy tak. Dobrze, ja dziękuję panu bardzo serdecznie za poświęconą dla nas chwilę. Dziękuję państwu i do zobaczenia.